was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Sato HD, a to to kolejny odcinek z cyklu Let's Play Shank. Tak, słuchajcie moi mili, ja by to wam powiedzieć, ja już to przeszedłem, lecz niestety nie wiem czemu, ale usunęło, znaczy nie nagrało mi się to, także przechodzę po raz drugi, no szkoda, że tam to się nie zapisało, gdyż epicko wyszło naprawdę, bardzo epicko, szybciutko to rozwaliłem wszystko i wszystkich. No a teraz stawka filmowa, no, po prostu będzie niezły rozpierdol jednym słowem. Będziemy starali się rozwalić wszystko co chodzi. I tu nie będzie tak prosto jak bywało na początku. Tutaj naprawdę trzeba będzie myśleć, kurde. Wiecie co, jak tu myślę, jak tu wszędzie tego jest aż tyle. Kurde no, ten pies. Wkurzają, no wziął mnie, rzucił, no jak śmiał. A te mi wtedy takie kombosy wychodziły, że to jest nieporozumienie. Mam nadzieję, że dojdziemy do tych samych kombosów jak wtedy. Fuck. Ten walnięty doza jest dosyć mocny. Ale spoko, już go rozwaliliśmy, tu gdzieś było pitkosz. No jak? O, następnik, zapomniałem. Tak. Kurde, tak, bijcie mnie mocniej. Bijcie mnie mocniej, no fuck. No, nawet stać nie mogę. No, kurde. Wiecie co, wtedy ani razu nie zginąłem. Z tego co pamiętam. A teraz szykuje się chyba lekko śmiertelna rozgrywka, no kurde. Wiecie co, będę musiał chyba zacząć rzucać granatami. No dobra, mniejsza z tym. Jeszcze raz, wstawka filmowa, jak to było na początku. Usuniemy ją. No kurde. Spacja do skip. Fuck. No goń się psie. Fuck. No goń. Nie tu. Fuck. Aj, staramy się nie brać tych apteczek, bo one się przydadzą na później. No fuck! No wtedy miałem taką wizję tej rozgrywki, naprawdę. Ciężko było mnie wtedy zabić, a dzisiaj to, no niestety, jest tak jak jest. A chcę wam to wszystko pokazywać, ponieważ chcę przejść tą grę raz z wami, prawda? Fuck. No, ilu was tutaj? No, odskocz. No, świgają mną jak chcą. Udało mi się na szczęście jeszcze coś tam wypić. A, jedna z moich taktyk nowych to jest to, że przypomniało mi się dopiero teraz. Skaczemy jak głupki. Aha. Jak... No kurde! Co to za gówno? Ja nie wiem, że wtedy przeszedłem to bezproblemowo, a dzisiaj mam takie problemy z tym. Bo naprawdę, tamten odcinek trwał chyba 15 minut i całą tą rundę przeszedłem. Tylko jak ja to robiłem wtedy? Nie mogę sobie za Chiny tego jakoś przypomnieć. Ten koleś jest tu mocny. Ten wielkolud. Zapyziały. No o kurde, się zakrztusiłem. Bo niestety wypiłem to gówno, co miało mi troszeczkę życia uratować. W razie czego. No fuck! Co to jest za gówno? Nie za dużo was tutaj? No, skąd ten kolej z mieczem tu wylatuje mi? Jest bitko. Dobrze. No to teraz już chyba przejdę raczej. Giń. Giń, śmieciu. Jezu, jeszcze i oni. A właśnie, ten się mam przyda, bo on rzuca tymiś granatami. Tak, to jest ta kolesiwa, której nie lubimy. Naprawdę nie lubimy jej.
Tak, i to jest to fajne. On ma fajny miotacz. Pamiętam, że bardzo łatwo, raczej fajnie się go wykorzystuje, ten miotacz na nich. No kurde! No. No nie! Fucking shit ten. Najwyżej ten odcinek będzie z failami, a ja najwyżej po prostu pominiemy go, no kurde, ten rozdział, ponieważ ja przeszedłem, możecie mi wierzyć na słowo to. Pamiętam, że na koniec fanie się prosty sposób na pokonanie wszystkich to jest wziąć ten miotacz ognia, ustawić się w kącie i naparzać tym miotaczem. No goń się psie! Jeszcze ten, dobra. Kurde no, ten strzela znowu. No, co wstanę, to ktoś mnie ciągle dobija, nie? Fucking shit ten. No żałuję tego bardzo, że niestety nie zapisało się tam to. Bo kurde, tam by naprawdę, tam tak szybko mi szło wszystko. A tutaj no niestety no nie idzie tak pięknie, abym chciał. Dobra, świgaj tym granatami. Świgaj tymi granatami. No, tak. No teraz te granaty się bardzo nam przydadzą. Kurde, nogi. Daj w życie. Kurde, dawać życie mi tutaj. Dobra, jest życie. No fajnie! Prosto we mnie! Fuck! No! Wziął mnie. Niecnie rozpyćkał. Tak, to było to miejsce. Ten właśnie oto sposób ja tak przyszedłem. Tylko z tego co pamiętam to właśnie przed tymi szarżującymi nie da rady. Dobra. Fuck. No. Gin, pięknie. No nareszcie, fuck. No i teraz właśnie jest stawka filmowa. Dzisiaj mam dobry humor lub zły. Nie wiem jak to nazwać szczerze, ale fajne będzie to co się teraz stanie. Fajnie mu ta łapa odpadła. To samo powiedziałem ostatnio, bo nie mogę z tego naprawdę jak ta krew tak tryska. Powiedz Angelo, że jest następny. I biegnie do pana Angelo. No i tak, i w ten oto sposób skończyliśmy, prawda? Chapter? Czy nie? Tak, skończyliśmy, tak. Tego już nie będę przechodził, bo... No tak, no fakt, to dlatego to tak krótko trwało. A to była tylko walka w jednym miejscu. Heading this way. I look forward to it. No okej, okay. Tutaj jak widać chodzi o to, że będziemy walczyć w kościele. Będziemy walczyć w kościele z Angelo. Jeszcze to zobaczmy do końca. To nie będę tego pokazywał w następnym odcinku. Po prostu włączymy i będziemy napierdzielać się równo. Okej, okay, poszli się do konfesjonału. I have failed in the eyes of God. Forgive me, Father, for I will sin. No i tak, to będzie następna walka z Angelo. I should call you fucked. Ale myślę, że to w następnym odcinku. Dobra, nie ma sensu, bo to będzie w następnym odcinku, także jeżeli taki króciutki odcinek z failami się wam spodobał.
no to klikajcie oczywiście łapkę w górę oraz dawajcie komentarze, a tymczasem ja się z wami żegnam, kurde, rozmawiam z wami Sato HD, siema narpa, cześć!